Witajcie. Cześć. Jak większość z Was zauważyła, zdążyła zauważyć, przyszła do nas paczka z firmy Simon z kontaktami i włącznikami, czyli też łącznikami. Z pstryczkami do naszego domu, bo jak widzicie, sytuacja wygląda nie za fajnie. Wisimy tutaj na drutach, a nie o to tu chodzi. Zdążyliście zauważyć, że mamy pudło, przyszło pudło, kontakty przyszły od firmy Simon Kontakt. Proszę powiedzieć, jakie wybraliśmy kontakty do naszej hołby? Simon z serii 54, tak? To były jedne z takich bardziej klasycznych. Jedno mamy, tylko taki inny. Sobie zażyczyliśmy na ścianę betonową taki betonowy włącznik, znaczy ta ramka jest betonowa, a reszta jest taka klasyczna, antracytowa. Pokaż. No ogólnie tutaj Simon ma taką gamę różnego rodzaju włączników, kolorów, rodzajów i kształtu, że naprawdę każdy może wybrać coś dla siebie. Nam od samego początku podobała się ta seria. To jest Simon 54 Premium i od razu też wiedzieliśmy, że w naszym domu będą włączniki wszystkie grafitowe. Grafitowe, ciemny kolor, zawsze nam się tak to podobało i takie żeśmy zamówili, także wszystkie włączniki w każdym pokoju są jednakowe, żeby cały dom był spójny i wyglądało to estetycznie. Mamy też właśnie takie rozwiązanie w dzisiejszych czasach bardzo popularne, czyli tutaj te włączniki i gniazda są w ramkach. W ramkach, w pięknych ciągach. Także mamy tutaj mnóstwo ramek. Mamy tutaj mnóstwo włączników, przełączników i kontakcików. I pokażemy Wam, jak będziemy to montować. Mam nadzieję, że nam się uda. Ale natomiast możecie zobaczyć, że my prości ludzie, nieskomplikowani, a sobie jakiś dziwacy w dziwadeł kupili. Typu potrójny włącznik, gdyż w ostatniej chwili wymyśliłem, że na dworze mieć fajniej niż więcej niż dwa punkty światła, a była taka możliwość, więc zrobiliśmy tam trzy wyjścia na oświetlenie i taki łącznik, bo już się dowiedziałem, że tak na to się mówi, jest potrójny, zabiera mało miejsca, bo możecie go wcisnąć do jednej ramki, a urządzamy trzy, włączamy trzy punkty świetlne z tego miejsca. Bardzo fajna sprawa. Następne jakieś takie gniazda antenowe, łączone antenowe z gniazdem do internetu na przykład, czy też takie hermetyczne z wyjściem na zewnątrz, bo pamiętajcie, jak robicie elewację, wypuśćcie sobie takie gniazda i nie będziecie żałować. Tak to wygląda, wszystko jest w takiej kolorystyce, jak widzicie, tutaj są dodatkowe takie uszczeleczki do mokrych pomieszczeń, też o tym żeśmy pomyśleli. Wszystko przyszło do nas w jednej paczce. Jeszcze mogę dodać coś, co zauważyłem. Może to coś banalnego, ale zobaczcie tutaj na opakowaniu. Możemy sobie zobaczyć mały barkodzik, jak jesteście na przykład w sklepie, powiedzmy w marketach, gdzie wiecznie nie ma tutaj personelu, żeby nam doradził i powiedział cokolwiek. Po zeskanowaniu barkodu taka informacja, że jak to zeskanujecie telefonem, a każdy ma na pewno dostęp do internetu i aplikacje, będziecie mogli się dowiedzieć, cóż tam się w tym pudełku kryje. Także fajna sprawa, dobry plus, bardzo polski producent i jakościowa. Szczerze mówiąc, to od samego początku myśleliśmy tylko i wyłącznie o tej firmie. No i powiem Wam szczerze, że super, bardzo się cieszę, że się udało, że te kontakty, łączniki, włączniki w końcu wylądowały u nas w chacie. Czy Pani Prezes chciałaby coś jeszcze dodać od siebie? Tak, chciałabym Wam pokazać, ale to dopiero po tej wypowiedzi. Pokażemy Wam, jaki mamy fajny sposób, fajny program i aplikację, dzięki której możecie sobie to wszystko wybrać. Bo my szukaliśmy
tych łączników i gniazdek na stronach, które producent podaje jako strony internetowe, które sprzedają te produkty i niestety nie mogliśmy się w ogóle połapać. To było coś okropnego, bo nie mogliśmy sobie zgrać ile ramek, ile łączników, ile gniazdek, nie mogliśmy tego zgrać i dostaliśmy taki program i aplikację, dzięki której mogliśmy sobie przejść pokojami, pomieszczeniami i sobie wszystko dobrać, gniazda razem z łącznikami i gniazdami. Dokładnie. Wszystko Wam pokażemy na aplikacji. Bo nawet nie zdajecie sobie sprawy, jakie to jest nie lada wyzwanie, żeby spisać na kartce wszystkie kontaktiki i pierdzielniki, które macie w domu, policzyć, posortować, gdzie mamy jeszcze dodatkowo ramki, mamy rozgraniczenia na kontakty podwójne, na kontakty pojedyncze. Weźcie to schodowe, krzyżowe, czy też jakieś inne i weźcie to teraz, zliczcie na kartce, a potem to zamówcie. Ale naprawdę, Simon ma naprawdę bardzo fajną aplikację. Zaraz sobie do niej przejdziemy i zobaczycie, jak sporządzenie takiego zestawienia wszystkich urządzeń potrzebnych do Waszego domu może być łatwe. Dzięki konfiguratorowi osprzętu na stronie producenta możemy w łatwy i intuicyjny sposób dobrać i zaprojektować osprzęt potrzebny do naszego domu. W prosty sposób zapisujemy sobie naszą inwestycję, dzielimy ją sobie na pomieszczenia, w których bezpośrednio możemy zaprojektować, co i w jakiej konfiguracji będzie nam potrzebne. Jeśli dotychczas, tak jak my, miałeś problem z policzeniem wszystkich gniazdek, przełączników i włączników, to ten konfigurator będzie dla Ciebie wybawieniem. My w niecałe 10 minut w prosty sposób dobraliśmy wszystkie niezbędne elementy do naszego domu, a automatyczny kalkulator na bieżąco podliczał nasze koszty, także wiedzieliśmy, ile nas to wszystko kosztuje i mogliśmy to sprawnie zaprojektować, nie nadwyrężając naszego budżetu. A kontakty są bardzo dobrej jakości i tworzą takie jakby dodatkową taką ozdobę tych pomieszczeń. Nie jest tak tylko, że to jest zwykły włącznik biały, taki jak się kiedyś stosowało w blokach, byleby było jak włączyć, tylko po prostu to jest ozdoba całego już pomieszczenia.